Ja mam kolejny mit i też jest chyba dość popularny z kolei. Pieczywo. Różnica pomiędzy pieczywem ciemnym a pieczywem jasnym. No, chyba teoria jest taka, że jednak to pieczywo brązowe, jakieś pełnoziarniste chleby są zdrowsze od takich tych typowych białych, pszennych, takich gąbek, które są po prostu sprzedawane w sklepach sieciowych. No i jak to jest z tymi chlebami? I tak jak powiedziałeś, to jest absolutnie prawda, mrożone pieczenie, pieczywo wypiekane na miejscu w różnych sieciach, wysoki indeks glikemiczny, bardzo szybko się trawi, jest przetworzone, negatywnie wpływa na mikrobiotę przewodu pokarmowego, no i powoduje duży skok insuliny, prawda? A tego powinniśmy jak unikać, jak, za przeproszeniem, diabeł święconej wody, prawda? To jest bardzo negatywne dla organizmu, bo powoduje, że trzustka przestaje trafić, traci swoje fizjologiczne funkcje, bo ten poziom insuliny, który wyrzuca, później spada, później znowu wyrzuca, jakby jednocześnie stymuluje i hamuje jej pracę i ona się przez to rozpada. Także jak najbardziej powinniśmy wybierać brązowe produkty spożywcze, brązowe pieczywo, nie wiem, pumpernickel, graham, razowe, i brązowe produkty zbożowe. Kasze, makarony, tak. Wszystko, co ma wysokie, niskie indeksy glikemiczne, przepraszam, niskie indeksy glikemiczne i które się długo trawią, a jednocześnie zasilają mikrobiotę przewodu pokarmowego i powoduje, że ten przewód pokarmowy się nie rozszczelnia, nie mamy cieknącego jelita, bo to jest pożywka, właśnie ten błonnik, te frakcje takie niestrawialne, które są w tym brązowym, naturalnym takim pieczywie, czy w produktach zbożowych, to jest idealna pożywka dla bakterii tych, o które nam chodzi, probiotycznych, o pozytywnych tych cechach probiotycznych. I tym, jak jest często w reklamach, zdrowy brzuszek, zdrowe dziecko. I to jest dokładnie zasada obowiązująca nas do samej starości, a zwłaszcza w młodym wieku i w starym wieku, na skraju naszego życia, jest tak samo ważne. Czyli należy to stawiać na pierwszym miejscu, żeby mikrobiota była zdrowa na początku i skraju naszego życia, bo wtedy jej nie ma. Nie ma bariery i to nabywamy wraz z mlekiem i skarmieniem przez matkę oseska. A w drugim, na drugim kolei krańcu naszego życia błędy dietetyczne, niedożywienie powodują to samo i przyczyniają się do przyspieszenia zgonu.